Jurek Owsiak, this is Piotr, my translator. I to wtedy będzie szło bardzo dobrze. Cieszymy się bardzo, że w ogóle przyjechaliśmy do was i że będziemy was uczyli pierwszej pomocy. I teraz to powiedz. We're really happy to be here. We will be teaching you first aid. To jest niezwykle ważne, ponieważ zajmujemy się programem, który uczy dzieci we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce pierwszej pomocy. This is very important as we run a program, an all national program that teaches children in elementary schools the basic rules of first aid. Prowadzimy także festiwal w Polsce, jeden z najpiękniejszych festiwalów na świecie, nazywa się to Przystanek Woodstock. We are also promoters who organize one of the most beautiful festivals in the world, Przystanek Woodstock. Jak was rodzice puszczą, to przyjedźcie. And if your parents let you, you should definitely come. Albo weźcie rodziców i przyjedźcie do nas. Or should take your parents with you and come. Mówimy tam bardzo wyraźnie stop narkotykom, stop przemocy. And we say it loud and clear at the Woodstock Festival in Poland, stop drugs, stop violence. I tam także musimy uczyć ludzi pierwszej pomocy, ponieważ musimy zawsze służyć pomocą, jeżeli ktoś wpadnie w tarapaty. Przystanek Woodstock Festival Poland is also the place where we have to teach how to use, how to provide first aid, because this is a place where people might need this help. 8 stycznia będziemy po raz 20 zbierali pieniądze jako fundacja na sprzęt medyczny dla polskich szpitali dziecięcych. On January the 8th, our foundation will be fundraising money to buy equipment for Polish hospitals for the 20th time. To jest niezwykły brazylijski karnawał, który się dzieje w środku zimy. It's a really like a carnival in Rio that's happening in the middle of winter. Liczymy na was, że będziecie także razem z nami. Po prostu bawcie się, ale także nam pomagajcie. And we're hoping that you will be there with us. We're hoping you will be having fun, but also supporting us. Mamy z wami już kontakt od dawna, a więc także studenci z zagranicy uczyli się u nas, w jaki sposób być wolontariuszem, tak jak my to robimy. We've kept in touch for a long time. We've had contacts with students from the different countries for a long time because we have had such students who no who learn how to provide first aid. Właśnie. Brawa. To jest nasza ekipa, czyli nasza ekipa pokojowego patrolu, ludzi, którzy będą z wami teraz spędzą kilka godzin, ale później się okaże, że będą tu wielokrotnie, aby uczyć was pierwszej pomocy. This is our team, the Peace Patrol. You will be spending a couple of hours with these people right now, but they will be coming here more often. Na co dzień się uczą, studiują ratownictwo, studiują wszystkie inne kierunki, zajmują się swoim życiem, ale dużo czasu poświęcają nam. There are students like you, but they spend a lot of time supporting us. Będą was uczyli w taki sposób, abyście się nie nudzili, ale także wy musicie dać dużo swojej energii, żeby to nie poszło w las. Istotnie, żebyście się nauczyli tych podstawowych zasad pierwszej pomocy. They will be teaching you in such a way that you will definitely not get bored, but you will have to put your own effort into it, definitely. Pamiętajcie, że w Polsce jest bardzo ważna zasada, że pomocy, zasada Samarytanina, pomocy należy udzielić. Jeżeli nie udzielicie, nawet nie drąc mordy, że coś się stało, to możecie być pociągnięci do odpowiedzialności. There is this very important rule. There is this very important rule in Poland, the Samaritanian rule, and it says that you are obliged to help. You cannot just leave somebody who needs help not doing anything. You simply have to at least shout, help, I need help. Because if you don't do this, we'll have to account for that. So. Będziemy was także uczyli, jak w ogóle wzywać pomocy, bo często ludzie panikują i dzwoniąc, mówią o wszystkim, tylko nie mówią, gdzie się coś stało, na przykład. Also we will be teaching you how to call help, because it happens sometimes that people call an emergency line and they are so nervous that they don't even say where the accident happened. Będziemy lansowali wśród was taką apteczkę pierwszej pomocy, którą powinniśmy mieć na przykład w samochodzie. I ona jest, ma pewien myk, który zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi, ale powinniśmy coś takiego zawsze mieć przy sobie. Also we will be promoting this first aid kit.